Kilkadziesiąt chorych i wygłodzonych psów znaleźli gdańscy animalsi w schronisku w Miłoszycach koło Lęborka. Ich zdaniem właściciel, mimo że na opiekę nad zwierzętami brał pieniądze od kilkunastu samorządów, nad psami znęcał się od kilku lat. Animalsom udało się wydostać ze schroniska 16 psów. Wszystkie zbadane zostały przez lekarza weterynarii. Niemal w każdym przypadku opinia była identyczna. Psy były wygłodzone, pogryzione, prawie wszystkie cierpiały na choroby skóry. Zwierzęta z głodu jadły słomę. Pierwsza w tej sprawie na prośbę mieszkańców zareagowała radna z Rumi. Jej gmina co miesiąc na utrzymanie psów płaci 4000 zł. W schronisku pani radna pojawiła się anonimowo. Byliśmy wstrząśnięci tym, co się tam działo. Zabroniono nam fotografować psy, zabroniono nam kręcić nawet telefonem komórkowym krótki film. Po jej interwencji na miejscu z kamerą i w asyście policji zjawili się animalsi. To nie jest schronisko, to jest po prostu rzeźnia dla psów. Nawet 20 psów w jednym boksie, brak misek na karmę i wodę. Zwierzęta walczyły między sobą o jedzenie. Tak wyglądał raport animalsów. Ich zdaniem jednak nie tylko właściciel schroniska jest odpowiedzialny za stan zdrowia zwierząt. Inspekcja weterynaryjna w Lęborku niestety kryje proceder znęcania się nad zwierzętami w ośrodku Małoszycach, bo właśnie inspekcja weterynaryjna zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest odpowiedzialna za to, co się tam dzieje. Z lekarzem powiatowym niestety nie udało nam się skontaktować. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy więc zastępcę głównego lekarza weterynarii. My będziemy oczywiście dalej kontynuować te sprawy już w zakresie administracyjnym i wyjaśniać, dlaczego do takiej sytuacji doszło. Ale byliście przed chwilą! Ale bez mojej zgody, ani bez zgody powiatowego lekarza weterynarii nie możecie! Nic nie możecie! Właściciel nie chciał z nami rozmawiać ani wpuścić nas na teren schroniska. Jak twierdzi, czeka ze spokojem na efekty postępowania prokuratury w tej sprawie. Na jego temat nie chce też rozmawiać większość sąsiadów, a ci, którzy się na to zdecydowali, są zdziwieni oskarżeniami kierowanymi pod jego adresem. Widać, tam nosi jedzenie i karmę i w wiadrach tam wodę, no także, no nie wiem, bardzo było to zaskakujące. Ja jak raz znalazłam kotki, to pani Tatiana mi dała za to 3 duże lody. No także pani ze schroniska nawet dała lody za to, że kotki zostały przyniesione. W 2004 roku miejscowa prokuratura prowadziła już postępowanie w sprawie schroniska w Miłoszycach. Między innymi po opinii powiatowego lekarza weterynarii w Lęborku zostało ono umorzone.